Następna będzie pani Maria. A nazwisko? Bo my obie Marie jesteśmy. Nie mogę, po nazwisku RODO obowiązuje. Pani Maria z... Właśnie skąd? Z Łuszczycą. A to nie, to jej nie ma. Zajęła sobie kolejkę i poszła sobie do kosmetyczki. Tak. Z Łuszczycą poszła do kosmetyczki? No, nie zostawiła niczego. Nie. No to chyba z Łuszczycą poszła. W takim razie poproszę panią Marię z grzybicą. To pani też? Ja mam grzybicę na rękach. Ja też mam, ja mam na stopach. W takim razie poproszę panią Marię z grzybicą stóp. Oczywiście, pani doktorze. To się nazywa mieć chody z grzybicą. Proszę, śmiało. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Proszę siadać na kozetce, zdjąć buty. Ale zanim zaczniemy, mam wielką prośbę. Panie doktorze, bardzo pana proszę, żebyśmy nie rozmawiali o polityce. A dlaczego mielibyśmy rozmawiać o polityce? Proszę pana, takie czasy dzisiaj są, że gdzie człowiek nie wejdzie, to wszędzie wszyscy tylko polityka i polityka. Proszę panie, ja nie mam czasu na politykę. I bardzo dobrze, panie doktorze, bardzo dobrze, bo niech pan sobie wyobrazi, jak ja tutaj do pana jechałam bolcem, bo sobie bolca wzięłam, to kierowca tak mnie zdenerwował, wyprowadził mnie z równowagi kompletnie. A co, o polityce zaczął rozmawiać? Gorzej, to był Gruzin, proszę pana, i w ogóle nie zaczął rozmawiać, bo nie znał polskiego. To czym panią wyprowadził z równowagi? Proszę pana, a słyszał pan, że Gruzini gwałcą w taksówkach? Ale... Zgwałcił panią? No właśnie! Nie! Jedziemy pół godziny i on nic, bo ani do lasu nie skręcił, ani o polityce nie zaczął gadać. Ja już nie wytrzymałam nerwowo, mówię, po czemu? Co je, kakaja ja, brytkaja ja, kakaja, czy kakaja ja? Jaja. No, wie pan, jak ja się poczułam w tej taksówce, tak jak tutaj u pana teraz. Nie bardzo. Rozumiem. Ja się panu nie podobam? Nie podoba mi się pani grzybica. Proszę pana, to co pan ze mną teraz robi, to jest dyskryminacja po prostu. Co pani wygaduje? Tak, proszę pana, jak normalnie kobieta przychodzi do lekarza, to porządny lekarz każe się jej położyć, rozebrać, a pan mi kazał buty ściągać. No proszę panią, jakby pani miała grzybicę piersi, to bym pani kazał bluzkę zdjąć. Pana strata, że nie mam grzybicy piersi. Co się pan tak gapi? Badam panią wzrokowo. No tamten taksówkarz to samo właśnie, też taki zboczeniec, ale oni wszyscy to gwałciciele po prostu. Proszę pani, nie może pani tak uogólniać. Czyli pan jest za uchodźcami, tak? No tak czułam. To widać po panu od razu było. Proszę panią, mieliśmy nie rozmawiać o polityce. No tak, pan zaczął. Ja? Pan ma obronić gwałciciela taksówki, który mnie nie chciał zgwałcić nawet. Ja? Jeszcze po niemiecku. Proszę, niech pani założy buty. Oczywiście, z przyjemnością. Swędzi panią czasami? No wie pan, krew nie woda, no. Czasami. Pytam o stopy. Czy swędzą panią stopy? A, stopy, tak. Tak, jak nie moczę w kapuście, to mnie swędzą. Ale jak wymoczę, to jest elegancko wszystko. A jak to? Moczy pani nogi w kapuście? No, w kiszonej. Często? Nie, no zawsze jak jest bigos na obiad. Moczę sobie najpierw nogi, a potem dopiero ten bigos robię. Moczy pani nogi z grzybicą w kapuście, a potem to ludziom pani daje do jedzenia? Ale nie, no skąd? No co pan? Ja tylko gotuję. No to komu pani gotuje? A ja nie wiem. Ja gotuję, a kelnerzy potem roznoszą to. Ja nie wiem, kto to tam je. Jezus Maria, ale pani wcześniej moczy nogi w kapuście. No tak, ale ja zawsze robię bigos z grzybami. Nie no, zaraz zwymiotuję. No jasne, nie pasuje panu doktorowi Lewakowi bigos, bo za prosty, nie? Pewnie ośmiorniczki byłyby lepsze. Proszę panie, mieliśmy nie rozmawiać o polityce. Ale to pan zaczął znowu. Proszę? Oczywiście, ośmiorniczki pewnie smakują, a tradycyjny bigos z grzybami jest niedobry. Proszę panie, wypiszę pani receptę i do widzenia. O, oczywiście, typowy lemming. Jak tylko nie ma argumentów, to od razu zaczyna się atak. Ja w ogóle sobie to nagram. Proszę schować ten telefon. To pan też niech schowa. A co? No, a co pan ma w ręce? Długopis. Co? Długopis. Nagrywam, słyszeliście? Co? Długopis jest tu. Długopis jest tu, a Platforma krótko była tu. 8 lat żeście rządzili i z naszej krwawicy żeście się dorobili. Z naszej bezrobotnej krwawicy. Co? Tak, 100 pan wziął. 100 od bezrobotnej. A jakiej bezrobotnej? Pani przecież w kuchni pracuje. A jedno drugiemu nie przeszkadza. Czego pani ode mnie oczekuje? Wziąłeś moją 100? Weź moją grzybicę. Proszę panią, wypisze pani maść przeciw grzybicy i się pożegnamy, dobrze? A, czyli pan jest przeciwko grzybicy, tak? A pani nie jest? Ja jestem przeciwko lewakom tylko. 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Nie 2 razy dziennie, proszę pana, jestem przeciw lewakom, cały dzień jestem. Od rana do wieczora jestem. Proszę panią, wysłałem pani
Receptę i do widzenia. Ale co, jaką receptę? Przepraszam bardzo, a może ja chcę mieć grzybicę? Pani chce mieć grzybicę? A co to pan, to jest moja sprawa, co ja chcę mieć. O, proszę pani, doszło. Co? Co to jest? To. No tak, co? To. 8 gwiazdek? Proszę pani, tam jest ukryte pani hasło. W aptece musi pani podać PESEL i kot. Kot? Mówiłam, nie dość, że lewak, to jeszcze kodowiec. Proszę panie, proszę wyjść. A patrzcie, jak to nagram sobie, bo zobaczcie, udawał dżentelmena, cały czas taki był miły, a przed chwilą chciał mnie zmolestować. To bo miał miejsce na leżance właśnie, kazał mi zdjąć buty. Co pani wygaduje? Co wygaduje? Mam to nagrane, ja to puszczę, wskaz pan buty kazał ściągać. Grzecznie proszę tutaj do mnie, bo widzę, pan coś agresywny robi. No. Grzecznie proszę, żeby pani wyszła. No, widzicie to? Czy pani po polsku nie rozumie? No, widzicie to? Nie rozumie pani po polsku? Agresywnie. A pan rozumie po polsku w ogóle? Ja? No ja, nie no, pan po niemiecku tylko. Ja, gut. Liczę do trzech. Oczywiście. Ein, zwei, drei. I ostatnie moje słowo. Tusk. Ja. Wypierdalaj. To się nazywa mieć chody z grzybicą. Czy stopy? Pani. Prosiłbym, żeby panią jednak, bo... A ja mówię do niego, a stoję jaka ja, Brytka? Jaka ja, czy stoję jaka ja?